Powiem tak, na wielu zawodach już byłem, ale tu na najwyższym poziomie przygotowanie. Wszystko pięknie to wyglądało, fajna trasa, choć nie należała do najłatwiejszych, ale zawody na plus, duży plus. Tak, większość uczestników, z którymi rozmawialiśmy za linią mety, bardzo zadowolonych, wiele rekordów życiowych, czyli pod względem sportowym zawody jak najbardziej udane. Dziękuję tutaj również wszystkim współorganizatorom, którzy tutaj przyczynili się do tego, że wspólnie mogliśmy zrealizować tak wspaniałą imprezę. Myślę, że w przyszłości będzie to jedna z większych imprez biegowych w całym rejonie. No myślę, że każdy, kto przejeżdża Aleją Dębów Czerwonych na trasie między Wieruszowem a Opatowem, gminie Łęka Opatowska, jest jak najbardziej uszczęśliwiony i wiele samochodów zatrzymujących się i robiących zdjęcia są naprawdę rewelacyjne, jak to dzisiejsi uczestnicy powiedzieli, żebyśmy na przyszły rok zrobili trochę później, aby rzeczywiście te dęby były czerwone. Natomiast cieszę się wspólnie, że mogliśmy podjąć taką współorganizację tego dzisiejszego półmaratonu. I to, co powiedział przed chwileczką pan dyrektor, no wszyscy uczestnicy zadowoleni, wszystko zabezpieczone, więc nic nie pozostało nam, abyśmy myśleli z przyszłością o takiej wspaniałej imprezie jak... Jesteśmy po takiej imprezie własnej, powiatowej, ale powiem szczerze, ta poprzeczka, która została dzisiaj tutaj wysoko zawieszona, trudno będzie, aby ją osiągnąć. Ja gratuluję, przede wszystkim gratuluję wszystkim organizatorom za tak piękną imprezę, za zadowolenie wśród biegaczy, uczestników, bo to jest najważniejsze, aby od samego startu do samej mety bezpiecznie przebyć ten odcinek maratonu i odnieść naprawdę każdy swój sukces. Myślę, że wielka satysfakcja, między innymi dlatego, że to już jest kolejna impreza realizowana na stadionie i kolejna we współpracy z licznymi samorządami, tak? Czyli między podziałami. Widać, że współpraca układa się dobrze, że te imprezy są dobrze odbierane przez uczestników, że to są uczestnicy z całej Polski, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, którzy dobrze oceniają i organizację. Także ogromnie się cieszę. Służbom, strażakom, harcerzom, wszystkim współorganizatorom i pracownikom, służbom medycznym i wszystkim, którzy nas wspierali przy tym pierwszym półmaratonie. Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom dzisiejszej imprezy wielkiej sportowej tutaj w Wieruszowie przy współorganizacji gminy Łęka Opatowska. I jeszcze na koniec pragniemy razem z panem dyrektorem podziękować grupie meblowej HK Henryka Kaczorowskiego i wręczyć pani Kasi te podziękowania. Szanowni Państwo, tak jak już pan wójt tutaj wszystko powiedział, ja mogę tylko zaprosić na przyszły rok. Myślę, że Państwo zechcecie nas tutaj zaszczycić swoją obecnością.